wszystkim, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Niestety zapomniałem nagrać powitania, więc witam się z wami teraz. Nieelegancko zaczynać vloga bez powitania, więc witam się z wami i jestem już w Polsce, ale wy teraz będziecie oglądać film z Berlina. Mam nadzieję, że ten film wam się spodoba. Zachęcam was do zostawienia łapki w górę, komentarza, subskrypcji oraz do uśmiechu. Tak, aby miło oglądało nam się ten film i ogólnie, żeby miło nam się żyło. Zachęcam do wspólnego uśmiechu. No i zaczynamy oglądać tego vloga. Ciao! Właśnie ruszyliśmy w trasę i słuchajcie, jest konwój policji, także snujemy się za policją, no bo możemy ich oczywiście wyminąć prawym, ale na prawym pasie cały czas jakieś tiry albo lawety i tak dalej, więc jedziemy po prostu 100 na godzinę i wszyscy próbują na wszelkie sposoby. Ale nie wyprzedzisz ich, nie ma szans. Musieliby wszyscy na prawym pasie jechać, wiesz, nie ma szans. A może gdzieś zjadą, skąd oni są? Jedziemy, moi drodzy, do Berlina, ponieważ z Berlina później jedziemy do Świnoujścia. Jutro będziemy się widzieć w Świnoujściu z tatiem Łukaszem i spędzamy tam najbliższe 5 dni. Więc to jest fajny czas. Tam mamy i basen, i aquapark, i wiele innych... jak się nazywa? Atrakcji, plus mamy piękny widok. Dużo jodu, nie wiem na co służy jod, ale jest dużo jodu. To bardzo dobry, jest zdrowy. Cieszy się bardzo. O, Edward. To fajny czas. Edward będzie już z tym. Edward już będzie się bawić z Orusiem. Pójdę sobie do pokoju zabaw. Też pokażemy wam, jak wszystko wygląda. Też pójdziemy sobie na kolację. Więc będzie naprawdę bardzo fajnie i miło. A dzisiaj jedziemy do Berlina. Stwierdziliśmy, że nie byliśmy w Berlinie z Edziem. To będzie szósty kraj naszego syna. Berlin i będziemy próbować kebaba, pojedziemy sobie do jakiejś dobrej restauracji. Ogólnie spędzimy bardzo miło czas i mamy fajny bardzo hotel, wynajęliśmy. I ciekawe jestem, jak będzie, bo były hotele, słuchajcie, po 2000 zł, po 2-300. Straszna w ogóle była rozbieżność. Albo tak, były jakieś takie super tanie i w sumie nie najgorsze, albo były mega ekskluzywne za jakieś bardzo, bardzo duże pieniądze, a my widzieliśmy taki, który wyglądał naprawdę bardzo tak premium. Tak. No i też był chyba w takiej okej cenie, no nie było jakiejś super tani, ale też uważam, że nie jest to źle. Mieliśmy kryteria, żeby był parking i to parking prywatny i żeby ten hotel był w centrum, więc to nam bardzo zamieniliśmy o pole. Tak, przy bramie Bagandynburskiej, no, patrz mieszkanie. Wymieniliśmy ich! Yeah. Ale jestem mistrzynią, jak jestem pasażerem i na przykład ktoś jedzie i się mnie pyta, Ewa, myślę, że może to skrycie. Oczywiście! Ja zawsze powiem, że wszystko można. Mam swoje po prostu przepisy. Ale my jedziemy prosto. Stały tekstem, jak jedziemy prosto. Tak, zawsze prosto, no. No więc tak, będziemy do Berlina, zobaczymy, jak będzie w Berlinie. Mieliśmy wtedy iść na kebab Mustafy. W końcu nie puściliśmy i tym razem pójdziemy, co? Szósty kraj naszego syna. Policzyliśmy Portugalia, Włochy, Hiszpania, Czechy, to nie z Turcji. Ktoś nam napisał, jak to? Piąty kraj, przecież czwarty. Ale Edward był jeszcze w mojej drodze w Czechach, w Liberec. Tak, w Liberec był. No, i wiecie, to nie był tak, że przyjazdem, tylko tam normalnie siedział, jadł. Wiecie, to spędził tam czas. Tak. W Liberec. Teraz będzie w Berlinie, czyli w Niemczech. Będzie to jego szósty kraj. Szósty kraj w rok. A w ogóle to... A chyba będzie jeszcze w Austrii. Będzie na pewno w Austrii, w Szwajcarii. A w ogóle to chciałam wam powiedzieć, że na miejscu w Berlinie spotykamy się z moją Julką, koleżanką z przedszkola. Zrobiło nas na ślubie. No, nie mamy kontaktu takiego bycia codziennego z Julią, no bo wiadomo. A ona mieszka w ogóle teraz w Berlinie i tak dalej, ale my się znamy od przedszkola i chodziłyśmy do wszystkich szkół razem. Rozumiecie, tam do wszystkich szkół, oprócz do podstawówki, chodziłyśmy razem do przedszkola i tak się polubiłyśmy w przedszkolu, że mimo tego, że w podstawówce chodziłyśmy do innych szkół, to w gimnazjum się znowu spotkałyśmy w tej samej szkole, potem chodziłyśmy jeszcze razem do liceum i byłyśmy bardzo, zawsze bardzo zżyte ze sobą. W ogóle jak byłyśmy takie małe dziewczynki, to ludzie myśleli, że jesteśmy siostry, bo się tak samo ubierałyśmy jak lisiaczki. Wszystko byłyśmy takie same, no. Byłyśmy takie we dwie walnięte na punkcie mody. Przebierałyśmy się jak po prostu szalone. Julka zawsze miała też fajne ciuchy. I po prostu buszowałyśmy po garderobie jej mamy i tak dalej. Także, no teraz wiadomo, tak jak powiedziałam, nie mamy takiego, wiecie, codziennego kontaktu, ale Julia właśnie mieszka w Berlinie i napisałam do niej i się zobaczymy, więc się strasznie cieszę, bo się ostatni raz widziałyśmy na naszym ślubie. Będziemy i widzimy się gdzieś tam w przystanku. Nie, słuchajcie, mamy przystanek. Zatrzymaliśmy się po 3 godzinach gdzieś jazdy.
Edzie, naprawdę sobie tu ładnie dał radę. Jesteśmy na stacji BP przed granicą niemiecką. Dosłownie mamy chwilę. 60 km jeszcze? Jakoś tak. I słuchajcie. Zobaczcie, co się dzieje. Co opowiadałeś? Słuchajcie, wygląda to tak, że zatrzymaliśmy się. Jest tutaj pan kierownik z tej stacji. I on, słuchajcie, ma do podgrzewania butelek. Takie urządzenie Philipsa, Aventa zresztą, nie? W ogóle to jest stacja idealna dla dzieci, wszyscy tu mają dzieci. Pan kierownik podobno miesza słoiczek, żeby było podgrzane z każdej strony, dobrze? Więc Edward, trafiliśmy na superstację. To jest stacja, która ma dosłownie chyba 60-80 km jakoś do granicy. Więc bliziutko, tak. Już mamy, jesteśmy bardzo blisko granicy. W szóstym swoim kraju będziesz? Zobaczymy. Ogólnie to w tym foteliku jest naprawdę wygodnie. Bardzo wygodnie, bo trzy... Tak, ale wiesz, 3 godziny w poprzednim foteliku by nie wytrzymał za cholerę. Co robisz? Co robisz, ty? Za korna, że za ciepło nie pani sprawdzi, bo ja... Dawno było. Ale bardzo dziękujemy za pomoc. Tak. Miłego, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. A, super, idealnie. Zobacz, tata ma łyżeczkę dla ciebie. Dobrze. Słuchajcie, ten szum w tle to oczywiście woda z bambusa lecąca, żeby nasz syn w odpowiednich warunkach mógł sobie drzemać. Ale słuchajcie, przez to, że zostało rozdane bardzo dużo wiz dla osób z Bliskiego Wschodu, nie tylko, no to są teraz granice normalnie. Tak, wzmożone kontrole na granicach. No i trzeba tutaj, wiecie, muszę tutaj objeżdżać prawo w lewo, żeby... No była taka kolejka na granicy, że... No, tam były tiry, zresztą to jest tylko przejazd jakby dla samochodów osobowych. Więc kurde, jest naprawdę grubo. Kurde, jeszcze ostatnim razem jak jechaliśmy, to w ogóle przyjechaliśmy sobie, wiesz, no cyk, tak. Cyk, cyk i już. A teraz jesteśmy w lekkim szoku, jak to się zmieniło na przestrzeni właściwie nie tak długiego czasu. Bo byliśmy tutaj, jak byłam w ciąży. Słuchajcie, jesteśmy właśnie nad Odrą, w Słubicach, właśnie wyjeżdżamy z Słubic. I coś ciekawe, że ludzie sobie tutaj przychodzą na piechotę do Niemiec. Ze Słubic do Niemiec, z Niemiec tutaj. Ludzie, nie wiem jak to się nazywa, nie wiem, z Niemiec przychodzą do nas, przychodzą. Z Niemiec tylko do Biedronki naszej? No mogą, pewnie, że tak. Pewnie, że tak. Dlatego cena paliwa tutaj kosztuje przy granicy ponad 7 zł, 7,5 zł. Naprawdę? No i właśnie przyjeżdżamy na stronę niemiecką. Ciekawe, czy będzie jakieś kontrole. Słuchajcie, staliśmy, musiałem pokombinować, ale przez to, że mieszkamy w Warszawie, no to człowiek umie kombinować. I szybciej wyjechaliśmy. Szybciej nam się udało urwać z tego korka. Ja myślę, że bardzo dużo szybciej nam się udało urwać, no. Tak szczerze. Bo tam żeśmy stali, nic się nie ruszało. Przyjeżdżamy, słuchajcie. Zaraz będziemy w Niemczech. Ciekawe, czy będzie kontrola. A właśnie wjeżdżamy do Frankfurtu nad Odrą, w którym kiedyś byliśmy na kebabie. Tak, jak jechaliśmy też do Świnoujścia zresztą. A to są namioty załóż postawione jakieś. No. Kurde, nie wiem o co chodzi. A i są wyrywkowo kontrole robione, widzisz? Straszne to jest. Okej, niby się o tym mówię, ale tak widzisz to... Teraz dopiero człowiek odczuwa. Tak, dopiero to czujesz, nie? No zawsze ze wszystkim tak jest. Już jest polizaj. Daj polizaj. Ale teraz w Turcji przekonaliśmy się, że jak byliśmy w hotelu, gdzie byli ludzie z Polski, Rosji i Niemiec, to jednak do Niemców było nam najbliżej. Tak. Teraz już nie mogę nagrywać, bo wszędzie tu jest policja. Ale tylko jeszcze chcę wam powiedzieć, że poznaliśmy naprawdę tak fajnych Niemców. No byli po prostu przekochani, przemili i nasze dzieci się w ogóle ze sobą fajnie bawiły i super ludzie. Sprawdzali kotuś takie dostawcze samochody. Takie bardziej nogi dostarczaczki. Jesteśmy w Niemczech. Edward, wjechaliśmy do twojego 6. kraju. Nieźle, co? No. Edward, 6 kraju. Sorry, że ja tak macham, bo słaby ze mnie operator, ale to na pewno już wiecie. Ty, ale pierwszy raz się spotkałem aż z taką fajną obsługą, wiesz? O! Edward. Zobacz, Edward dostał prezent od razu. Tak? Na wejściu. No, jaki? Wow. A, bo to jest na ten, zobacz. O, to twoje. W ogóle naprawdę bardzo piękny hall. Zobaczcie. Tam restauracja ma taki żywy ogień i tam ludzie sobie siedzą i jedzą. I ogólnie wygląda to naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Jestem ciekaw pokoju. Uwielbiam hotele. Uwielbiam w hotelach spać i naprawdę sprawia mi to bardzo dużo przyjemności. Jechaliśmy tutaj trochę ponad 5 godzin, 5,5 godziny gdzieś mniej więcej.
I no ten korek przed granicą zrobił na mnie wrażenie, bo trochę się poczułem jak za czasu, jak jeździłem na Ukrainę. Ale trochę obkręciliśmy, pojechaliśmy w lewo, w prawo i okazało się, że w końcu udało nam się uciec. I w miarę szybko dojechaliśmy. W ogóle niepobiegnie niedługo jechaliśmy też. Poczułam się trochę jak w Turcji, bo jak weszłam za dzień, to wszyscy przyszli, cała ekipa. Żeby go zobaczyć. Tak, i wszyscy go zaczepiali i mówili, oczywiście myśleli, że to dziewczynka. Tak? Tak, pani powiedziała, oh, she's beautiful. Tak? No wiesz, mamy 650. Jestem... Pierwszy raz chyba trafiliśmy na fajny hotel w ogóle. Niemcy, Austria, Czechy zawsze trafiamy. No jakieś takie buble, nie? A tu jest naprawdę fajnie, jest w ogóle obsługa na poziomie top. Wchodzimy do naszego pokoju. Bagaże już są. Edward jak się wygląda. Edwarda zabawka leży na łóżku. Edward sprawdza pościel. Jak to Edward? Słuchajcie. Cześć. Edward sprawdza poduszki. No jest dobrze, jest dobrze. Jest fajnie. No pokój wygląda naprawdę bardzo elegancko. Elementy drewna z czernią. Bardzo ładnie. Serio. I łazienka wygląda też bardzo ładnie. Ja robię tu siusiu. Dobrze, rób. Siema. Co tam? A, dziadzia. Telewizor duży. To jest przedpokój, to jest wejście do łazienki. I tutaj jest wejście do łazienki, więc możecie sobie z dwóch stron wchodzić, to jest super. Wanna, prysznic, efcia. Zobaczmy, tutaj są jeszcze jakieś snacksy. Snacksy są, zobaczymy jeszcze minibarek. Chyba nie ma minibarku, albo jest gdzieś indziej. Żurnale są jakieś. Edziu jest na wykładzinie, wchodzę do łazienki. Łazienka wygląda następująco. Podobno jest telewizor w łazience. Ktoś tak pisał. Tutaj. A, tutaj, dobra. A i można sobie skierować do wanny też. To jest telewizor. Wanna od razu z prysznicem. Tak trochę więziennie. Szlafroczki, wszystkie rzeczy jakie tam trzeba. Toaleta oczywiście z telefonem, żeby zadzwonić. Edziu! Patrz co on robi, patrz jak wstał. Zobacz. Edziu! Zobacz co on robi. Co to jest za gość? Safe. Nie ma w ogóle lodówki. No, czekaj. Nie, jest tutaj. Bardzo fajny hotel, naprawdę i za spoko pieniądze, tylko że widok jest taki średni, bo jest na nic. Na budynek. Co jest też, słuchajcie, super, że jest ekspres do kawy i nie ma tych Nescafe, bo ich na przykład nie lubię. Tylko są te takie z tym Aladynem. Nie wiem, jak to się nazywa dokładnie, ale to jest bardzo pyszne. Julius Meinl, albo Julius Meinl. Te kawy są naprawdę pyszne. Bardzo jest czysto, bardzo jest tak, wiecie, wszystko na tip-top. Tak po niemiecku, naprawdę. Telewizję macie do wyboru kanały, możecie sobie wybrać język, który chcecie. Słuchajcie, jeszcze taka sytuacja, że zawsze jak jesteśmy w hotelach, zawsze sprawdzamy jaki jest internet. Jak ktoś korzysta z internetu, my wysyłamy filmy, więc dla nas jest to bardzo ważne. Więc sprawdźmy jaki jest internet w 5-gwiazdkowym hotelu. No jest, słuchajcie, wysyłanie jest, nie, pobieranie jest 80, 90, 92, jest spoko, ping jest 6, więc jest całkiem nieźle. Słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że... Jest podgrzewana podłoga w łazience. I słuchajcie, kosmetyki są marki Balmain. No i ten telewizor, który naprawdę działa. Słuchajcie, przechodzimy sobie koło żyrafy z Lego. Idziemy do restauracji spotkać się z Julią, która u nas była na ślubie, a cię już wspominała. O, to jest też IMAX. Tak tutaj bardzo warszawsko jest, powiem ci. Tam, do środka trzeba wejść. To nie jest ta restauracja. Nie, zaczekaj. Jesteśmy, słuchajcie, w takim miejscu biznesowym, to jest w ogóle, są biura i to bardzo ładnie wygląda, to przypomina mi w ogóle taka kopuła a la w Dubaju na Expo jak była. I tutaj mamy takie piwowe miejsce, gdzie można się napić browara i zjeść sznycla. I będziemy właśnie to robić. To jest właśnie Julia i będziemy jeść typowo niemieckie dania. Dobra, zaraz będziemy sprawdzać i będziemy dawać wam znać.
co i jak. Ale sznycel na przykład kosztuje 25 euro, od razu wam powiem. Jak na Polskę, u nas sznycel się za 5 dych, a tutaj za ponad 100, więc jest różnica, delikatna. A jesteśmy w centrum Berlina? To jest takie centrum, okej. Ale jest taka możliwość, że można zjeść, nie wiem, za 10 euro w Berlinie sznycla? Można. Tak? Okej, dobra. Okej. Czyli po prostu jest miejsce jakieś bardziej wyhypowane, mniej wyhypowane i to jest... No, jest restauracja, gdzie jest od lat, które sobie tam gdzieś pracują. Okej. Okej, dobra. A tutaj po prostu... Jak w Hiszpanii w tapas barze takim mały tapas bar gdzieś na Zadupiu i masz o wiele taniej, nie? Tak. Słuchajcie, ziemniaki są z ogórkiem, żurawina w takim kubeczku jak na lodzika, taka małego. A ten sznycel się rozpływa w ustach, jest naprawdę to bardzo dobre. Słuchajcie, pada w Niemczech. Tutaj słuchajcie, górka, z której można zjeżdżać, a tutaj jest Weihnachtsmarkt, tak to możemy nazwać, czyli świąteczny jarmark. Pierwszy świąteczny jarmark w naszym 2023 roku. Witamy serdecznie, Ewa. Jestem w szoku. Ej, ale strasznie pada, dobrze, Edzio ma, wiesz, Cybexa. Ja jemu tylko oczy wystają, jak się nie patrzy. Ale jazda. I patrz, jest górka! Mysza, jest górka do zjeżdżania! Precle są! Ale jazda! Ewa! Czujesz to? Ja idę zjechać! Can I get one ticket? And here? Yeah? Yes, just go around here. Okay, thank you. You're welcome. O tak zjadę. Za te przyjemność zapłaciłem 2 euro. Ej, w ogóle jestem w mega szoku, że coś takiego jest już teraz. Tutaj. Właśnie ja powiedziałem ostatnio, gdzieś tam mówiłem, że super było, że gdyby w Warszawie zaczynało się wszystko o wiele wcześniej, na przykład, nie wiem, 25 listopada i żeby to miało takie ręce i nogi, a nie do końca stycznia i... Bo w styczniu to jest, wiecie, no pod koniec stycznia już nikt nie pamięta o świętach, już żyją ludzie wiosną, a jednak fajnie by to było. Tam jeden pan rzuca kółko do drugiego pana, który przyjmuje je i daje mi. Lecimy na górę. A jak tutaj się dzieje? To jest chyba wejście do metra, wiecie? O, tam jeszcze są takie, wiecie, samochodziki. Idziemy szybko. Zajebiste to jest. To tak zrobione, żeby się nie poślizgnąć. To jest duży plus. Ale i tak, tak. Można złamać sobie nogę. Totalnie biurowa. Idziemy zaraz coś tam zjeść jeszcze na dół. Ale jest super. Let's go. Mamy to, zarąbałem w bandę. Wow. Aż mi się w głowie zakręciło. Wow. To było niezłe. 6 euro, taka paruwa. To znaczy kiełbasa. Dobra. Nie najgorsza, nie? Bo wygląda dobrze. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Ja właśnie kończę montaż. I biorę się za montaż filmu ze Świnoujścia, ponieważ mam nagrane 2 filmy, z czego pojawi się dzisiaj jeden i pewnie we wtorek kolejny, albo w środę. Już od wtorku zaczynam nagrywać filmy, na które bardzo długo czekałem. Jest to związane z tym, że jedziemy w górę razem z Piotrkiem. Jedziemy zdobywać Giewont. Z tego co tam rozmawiałem z naszym przewodnikiem, to jedziemy jednak na Giewont, ponieważ Kasprowy chyba odpada, ale zrobimy Giewont. Będziemy kupować jeszcze rzeczy w Krakowie. Ogólnie będą fajne filmy, naprawdę. Zabieram ze sobą aparat, będę nagrywać film. Też muszę jeszcze ogarnąć GoPro plus powerbanka. Telefonu tak, aby był naładowany cały czas, żeby można było coś nagrać, wiecie, jakieś ujęcia na stories, ponieważ wchodzimy w nocy na wschód słońca, więc to będzie fajne, fajne przeżycie. Nigdy czegoś takiego nie robiłem, to będzie mój pierwszy raz. Trochę wracam do takich moich korzeni, jak byłem harcerzem i wędrówki to była taka postawa. A tutaj będziemy iść prawie 2 km pod górę i to naprawdę solidną górę. Ja wbiegałem kiedyś na Giewont i teraz będę wchodzić w zimowych warunkach. Podobno śniegu jest bardzo dużo. Jest zagrożenie pierwszego stopnia lawinowego, więc no ciekawie będzie. Zobaczymy. Mamy przewodnika, który pracuje w Toprze. Jest bezpiecznie. Jest naprawdę na 100% bezpiecznie. Cieszę się, że wyjdziemy, ale też cieszę się, że będziemy schodzić tym szlakiem chyba czerwonym, czy czarnym? Czerwonym chyba.
który ma piękne widoki i nie mogę się doczekać, jak to będzie wyglądać w zimę. A was zachęcam do tego, żebyście zostawili subskrypcję, ponieważ żeby nie przegapić następnych filmów właśnie związanych z naszą wędrówką, będę starać się nagrać dla was jak najwięcej filmów. W tym roku zrobiłem pierwszy raz 10 km, więc tak jestem dumny z siebie, że z osoby, która ważyła bardzo, bardzo dużo, potrafię teraz przebiec 10 km i to nie z jakimś dużym wysiłkiem, tylko naprawdę tak na luzie. No ale dobrze, będzie dobrze, lecimy zdobywać Giewont w zimowych warunkach. Będzie fajnie. Zostawcie suba, komentarz, łapkę w górę. No i lecimy. Ciao.